Cześć, witamy, Alan i Rafał. W internecie znajdziecie całe mnóstwo dowcipów na Prima Aprilis, bardzo banalnych często, które na przykład zmuszą was do włożenia pasty do zębów pomiędzy dwie markizy i poczęstowania kumpli w pracy albo koleżanki. To jest dopiero dowcip. Tak czy inaczej zapraszamy do naszych. Kochana, poszło ci oczko w rajstopach i to jakie duże! Nie, nawet sobie nie żartuj, to niemożliwe, to jest okropne, co ja teraz zrobię? Nie goliłam się już przecież od 3 tygodni, tak ci muszę powiedzieć. Włosy mam dłuższe na gierach niż goryle. Ha! Prima Aprilis, ale cię nabrałam! Ha! Niech zdechnę! Kochana, to wcale nie było śmieszne, ja tutaj od zmysłów odchodzę. A tak w ogóle to ja jestem durna, przecież ja mam dzisiaj jeansy założone. Tak jak w filmie Głupi i Głupszy, za nami dowcip głupi. A przed nami jeszcze głupszy. Halina! Mm? Muszę ci coś powiedzieć. Jezu, co się dzieje? Gadaj mi tu zaraz! Ale to jest tajemnica. Znasz mnie? Twój sekret jest ze mną bezpieczny. Jestem w ciąży. Naprawdę? Tak, z bliźniakami. Żartujesz? Z Grzesiem i Rysiem? Jak ty to zrobiłaś? Jest to w ogóle możliwe? Nie bądź głupia, spodziewam się bliźniaków. A, to cudownie, gratuluję, cieszysz się? Skłamałam, tak naprawdę to spodziewam się czworaczków. Grubo zarządziłaś, a kto jest tym szczęśliwym tatusiem? Grzesiu czy Rysiu? Sebastian. Sebastian? Ten fryzjer? Przecież on ma z 80 lat! Kochana, miłość nie zna granic. A to musiałaś od razu trzaskać 4 bobasy? Nie lepiej byłoby zacząć od jednego, jak tak reszta społeczeństwa? Wtedy byłoby łatwiej ci się zorientować, czy mamusią jest być fajnie, czy też nie. A ty tak od razu cały miot. Wiesz, nie byłam zupełnie szczera. Tak naprawdę okazało się, że to będą 5-latki! Wiesz, dziewczyno, ja się chyba muszę napić. Oficjalnie ci współczuję. Jak ty sobie z tym wszystkim poradzisz? No wiesz, zdecydowaliśmy z Sebastianem, że 2 oddamy do adopcji Angelinie Jolie. Nie powiemy nic pozostałej 3. Zabawnie będzie patrzeć, jak dzieciaki znajdują się po latach. Może ktoś będzie chciał zrobić o tym film, się nawet na tym da zarobić. No wiesz, ty to i może sobie to pooglądasz za paręnaście lat, ale Sebastian to chyba z nieba. Kochana, ustaliliśmy z Sebastianem, że się go na jakiś czas zamrozi, a jak dzieciaki podrastają, to się go odmrozi. Ty to tak na serio? A gdzie się tak zamienia ludzi w mrożonki? Jest to w ogóle możliwe? To musi kosztować majątek! Jeśli zgodzisz się na trzymanie zamrażarki w domu, to niedużo, rachunki będą trochę wyższe. No ty chyba do reszty zdurniałaś, chcesz go na chacie trzymać? To może od razu zrezygnuj z lodówki w domu, a mrożonki trzymaj między jego nogami, tam na pewno będzie jeszcze dużo miejsca. Halina, ale ty to wszystko łykasz, Prima Aprilis, kochana! No wiesz co, udało ci się, ale jestem rozczarowana. Już sobie robiłam nadzieję, że zrobię sobie selfie w przyszłości z Angeliną Jolie. A na samo zakończenie bardzo szybki sketch. Takie szybkie, że możecie go nawet przeoczyć, więc się skupcie. Proszę pani, ma pani liścia na głowie i pająka na ramieniu. Na którym? Na lewym. Prima Aprilis na prawym. Prima Aprilis nie ma pani na ramieniu, tylko na liściu na głowie. Prima Aprilis nie ma pani ani liścia, ani pająka. Udanego Prima Aprilis. I uchachanego oczywiście. O, koszulami się zamienili. No tak jakby.